Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, no i moi drodzy widzowie, okazało się, zresztą za waszą tutaj czujnością, że grałem z oszustem w ostatnim odcinku speedruna, podlinkuję go tutaj w zakładce, będzie można sobie obejrzeć, widzimy go tutaj na załączonym obrazku, konto zostało zamknięte, więc tak jak sugerujecie, nie wliczać sobie tej porażki, no to chyba tak zrobimy oczywiście, to będzie chyba ok. Przypominam tutaj, że po speedrunie ludzie, którzy ze mną grali, też dostają zwrot rankingu. Więc to nie uważam, że to jest niemoralne, bo jakieś takie rzeczy jeszcze słyszałem, ale nieistotne. I już sobie zaplanowałem prawdopodobnie zobaczymy, kiedy ta seria się skończy. Przypominam, kończy się po 10 porażkach. I zaplanowałem sobie już 2 2.0. Już mówię to teraz, na pewno w okresie wakacyjnym będę go nagrywał więcej z uwagi na też moje wyjazdy, więc e, myślę, że zagramy też na 10 minut, bo to się fajnie przyjmuje. Mam nadzieję, że też e, to przyklepiecie pozytywnie. E, no i cóż, e, gość z największym rankingiem już nie istnieje na czeskomie, jeśli chodzi o, e, o ten nick i lecimy sobie z kolejną partią. Trzy porażki na koncie. Gramy na 10 minut, komentujemy posunięcia. Gość 249, lecimy. 260 jest u nas. Posunięcie d4, no to zagramy sobie skoczek f6. C4. Ostatnio grałem taki ruch b6, dosyć ciekawy. Zagramy, jedna z ciekawych opcji, takie hetmańsko-indyjskie schematy. Tutaj zagramy goniec b7 i już kontrolujemy tutaj pole e4. Dobra, jest goniec f4. Jak teraz zareagować? Można grać d6, skoczek d7, ale można też zagrać sobie e6. Grać D5 albo C5, wszystkie chwyty dozwolone. Zagramy sobie E6, żeby goniec miał swobodę gry. Posunięcie A3. Zobaczcie, że tutaj tego gońca już nie mogę wstawić. Tak też oczywiście można. Kusi mnie taki ruch, żeby tu zagrać pionkiem, ale skoczek C3 i będę miał atakowanego pionka, więc za szybko. By to wyglądało tutaj dobrze. Myślę, że mogę rozważyć posunięcie D5 albo posunięcie C5. C5 mi się bardziej podoba. Troszkę bardziej do gustu mi tutaj przypadło. No i teraz tak, po wybiciu, oczywiście tam pialkę może nawet wybić. Jak zagram tu, to mi przepcha D5, więc myślę, że na spokojnie zagram gońcem, żeby zrobić roszadę. To nie jest strata tempa, bo po wybiciu wybijam tutaj. Zrobię sobie szybko roszadę. On prawdopodobnie zrobi dokładnie to samo. H3! Nie, uważam, że to nie jest potrzebny ruch. Aha, on się bał pewnie tego, że skoczek na H5 zagra i tego gońca zdobędę. Faktycznie, mogłem wziąć to pod uwagę przed zrobieniem roszady, ale już jest za późno. Mam tu taki chytry plan, skoczek E4, F5, ale zwróćcie uwagę, że ten skoczek nie jest wyprowadzony. Wypadałoby go tutaj nieco poruszyć. Tylko, że jak zagram na C6, on zagra mi tu i będą kłopoty. Tutaj, 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 tutaj. Biorę pod uwagę bicie. Hetman bije. No nie, jak zagram tu, to głupotka, bo goniec przecież pada. Skoczek C6 nie może być zagrane. Chyba D6. Takie tradycyjne, żeby teraz mieć opcję skoczkiem na C6, ewentualnie skoczkiem na D7. Okej. Okay. Skoczek D7. Wszystkie figury muszą być w grze. Posunięcie A6 raczej przydatne, ale nie wiem czy teraz. Muszę się zastanowić jeszcze. Taki ruch mi chodzi po głowie. Yy, a może zagramy sobie bierze C8. To nie, bo skoczek B5. No A6 by się przydało. Zagramy sobie A6. Tak, żeby tu mi skoczki nie wlatywały i nie atakowały mi pionka D6. Po wybiciu na c5 y, uderzę sobie skoczkiem. Wieża c1, czyli takie standardowe ruchy, bez większego pomyślenia, tak mi się wydaje. Skoczek e4 chodzi mi po głowie, takie proste posunięcie. Może jeszcze wieża e1 sobie zagramy. Dlaczego by nie? Wieża e1 się może przydać tutaj, wieża, wieża e8, przepraszam. A wieża e1, no to też jest takie posunięcie, powiedzmy, względnie... Szybkie, normalne, bez jakiegoś tam pomyślenia większego, głębszego. No dobra, jakoś grać dalej trzeba. Jaki plan tutaj wybrać? Hmm, słuchajcie, no tak, taka struktura jeża powstała troszeczkę. Jest to bezpieczna pozycja, może w ogóle wybić, przejdziemy do takich trochę schematów sycylijskich, ale nie chcę tutaj w centrum wyjaśniać sprawy. Zagramy wieża C8, bo po wybiciu ja będę już tu mógł podpierać pionka. A zobaczymy też, co on tutaj pokaże w tej sytuacji. Może goniec F1 zagra, bo porawi gońce na D3, któż to wie. Chociaż goniec F8 też ciekawe, bo E5 będzie można wtedy przywalić. Moim kolejnym ruchem właśnie będzie może zagranie gońcem na f8, w strukturze jeża plan jest taki strategiczny powiedzmy, żeby grać dosyć spokojnie, poczekać na dobrą okazję. Dobra, jest ruch d5, no i teraz znowu nasuwa się pytanie, czy wybić, on wybije i ładne będę miał b5, tylko że tutaj będzie ten pionek szedł, a jak zagram tak, to fajnie go tutaj zamknę i potem... No to będą takie królewsko-indyjskie schematy. Dobra, wiecie co? Teoretycznie chyba powinienem wybić, wybić, mi się wydaje, ale mi się bardziej podoba przepchanie. Ja yy, jakoś tak czuję, że tutaj to będzie wyglądało lepiej. Goniec G5 to chyba mam uderzenie na D5, yy, bo jak goniec bije, to skoczek odbije. A, Hetman na końcu bije. To, to nie bardzo. Ale chwila, bije tu, on mi bije tu, ja biorę tu. On bierze tu, ja biorę tam. On bierze. On bierze mi tu, ja biorę tu i on mi bierze pionka na D6. Na końcu może być E4. Skoczek tutaj, zwierząt, wejście. A ciekawe. Goniec broni. Ciekawe to jest, chyba przechodzi. Wchodzimy w to. Wchodzimy w komplikację, no bo jak nie teraz, to kiedy. E, oczywiście tutaj e, to wybicie, e, to wtedy bije tutaj, on mi bije tu, jeszcze raz to sobie przepatrzymy, tutaj, e, jeżeli wieża bije, to ja biję, on tutaj E4 zbił, o, no to bijemy na G5, no to jest czysty pionek więcej w takim układzie to jest jeszcze lepszy układ, czyli taktyka. Taka typowa taktyka, pogoniec G5 i po wybiciu na D5. Dobra, Hetman bije, jest pionek więcej, jest bardzo dobrze, e, stabilnie. Tutaj muszę uważać na tego pionka. No dobra, jest takie posunięcie E4. E, kusi mnie, żeby tutaj zbić, ale jeszcze chyba nie, teraz zaraz zagram. Tak, on mi weźmie tu, ja tu, on F3. Robi się zadyma powoli. Chodzi o to, żeby tego pionka nie stracić, teraz też mądrze żeby trzeba było zagrać, a może hetman g6 z obroną i z opcją, bierze e6 tutaj, nie, coś trzeba przemyśleć, a wiem, skoczek f8, słuchajcie, zagramy, skoczek f8, skoczek e6, skoczek d4, myślę, że to jest bardzo dobry plan dla tego skoczka, ten skoczek tutaj jednak tak nie bardzo mógł sobie pograć, ajajajaj, przecież ja podstawiłem pionka. Ale ze mnie środka Marysia. Ale chwilka. Czy ja tu nie dostrzegam pewnej rzeczy? Jak zbiję tu, to grożę matem. Jeżeli on zagra F3, to ja wierzę B8. Jeżeli on mi zbije gońca, to ja biję skoczka i bronię na D6. To świetnie, ale on może wtrącić mi bicie tutaj. Goniec stoi na E4. Ale nie, mogę zagrać wieża C6 i będę bronił tu, i będę atakował. Dobra, to przechodzi. Lecimy. Czysty przypadek. Zapomniałem po prostu o, o tym pionku na B6. To się przyznaje bez bicia, ale potoczyło się to chyba dobrze. I teraz w wtrącenie, czyli atakujemy tego skoczka. Jeżeli skoczek odejdzie, chodzi o to, żebym tego pionka bronił przy okazji. A jak skoczek odejdzie, to ja też odejdę gońcem, zachowując pionka więcej. A potem szybki strzał tutaj i strzał tutaj. No, speedrana trzeba nagrać, nie ma to tamto, słuchajcie, godzina 21.23, e, nie ma wyjścia, samo się nie zrobi, jak to mówi jeden z, ze wspaniałych, aj, o, tego nie widziałem, ze wspaniałych strongmenów chciałem powiedzieć, aj, przeoczyłem ten ruch. No, Krzysztof, musisz poćwiczyć nad taktyką, jest tu jakaś opcja szacha, e, muszę chyba zagrać tak, i oddać po prostu jakość, nie ma wyjścia. Wieża bije, on mi bije wieże. No dobra, plus jest taki chociaż, że jeszcze mnie nie atakuje króla. Tym gońcem e, zajdę sobie gdzieś w jakieś fajne miejsce, na przykład tu. To hetman C8, nie będę mógł zbić pionka. Zachowam gońca chyba jednak tu. Nie, zagram gońcem tak, będę groził tu i będę groził tam. Tak zrobimy. No to się zrobiło przynajmniej ciekawie. Goniec F5 z kolejną opcją tutaj groźby. Jeżeli G4 to ja nie muszę uciekać tym gońcem, mogę sobie plasnąć tam pionka na B2, on zagra H4, no zawsze mogę hetmanem na G6 nie tracąc gońca, ale mogę też tak zbić jak on zbije tutaj, zawsze będę miał mo mocne ataki. Wydaje mi się, że, a no właśnie, ciekawe, czy to wystarczy. Król 1 i H5, H4, H3 i MAT. ha, prosty plan. Dobra, idę za tym. Idę za tym to, co pomyślałem, to tak zrobię. Yy, możliwe, że on zagra tak. Yy, aha, chwilunia przecież Krzysztof. Masz szacha na e Jest dobrze. Jest dobrze, przyjeżdżaj na pogrzeb. Jest wszystko yy, dobrze. Gra gitara. Yy, no dobra. Panie kolego, bardzo ciekawa partia. Schematy trochę nie moje powstawały, ale później troszeczkę królewsko-indyjska taka struktura powstaje. Och, uwielbiam ten debiut. No nie wiem dlaczego, słuchajcie. Mnóstwo argumentów przed tym przema Prze Przez to przemawia. No dobra, ale tu już tak się trochę rozlekam. E Przypominam, słuchajcie, że 3 czerwca mamy zlot szachusiów w Wolsztynie. E Mam chyba jeszcze tam kilka miejsc. E Jest nas już 30 czy ponad. Muszę to podsumować, więc się widzimy. Bardzo się z tego cieszę. E, jeszcze chyba jest ostatni dzień na zapisy z tego co wiem, ale tak przy okazji. E, wiem, że do nie każdemu jest po drodze. No dobra, czekamy sobie cierpliwie. Hetman A4. Tak mógł, tak chciał, tak zagrał. Myślę, że mam teraz szacha ładnego. Jeżeli król F1, to goniec D3 i będę groził matem. I w ogóle, nieważne gdzie król zagra, goniec D3 i grożę matem. Tutaj grozi wybicie. No i teraz po prostu po tym ruchu dostaje przeciwnik mata. To jest koniec partii. Poza tym, zobaczcie, jeszcze mam takie fajne opcje z koczkiem. Ale wcześniej trzeba zrobić jakiś lufcik. Oczywiście bezpieczny względnie może G3, G6. No ale teraz już w tej sytuacji wydaje mi się, że jest po ptokach. A w tego tamtego gościa słuchajcie, no szkoda, że y, trafiają się oszuści. To no, trafiają się i będą się trafiać. Y, tutaj chyba mogę zbić teraz tak. Y, Okej, okay. goniec nie może, bo tu jest pod szachem. Y, król musi iść na g1. Ja tutaj mogę tańczyć cały czas, ale wydaje mi się, że po prostu zwykłe bicie na e2 wygrywa partię. Czy coś lepszego jest? Tu? E, no chyba gońc Yy, dobra, yy, mogę wybić i też będzie dobrze, ale chyba tak, mogę też zagrać. Nowo dać szacha, on odejdzie tu, dostanie szacha tam i będzie musiał wybić hetmanem i na końcu mat na G2. No wysypał się z tym ruchem G4, no widzimy, że jest trochę tych błędów tutaj, takich yy, myślę, że... Yy, Patrząc na pewnego rodzaju posunięcia yy, z komentarzem, no, yy, no to można wiele też się nauczyć. Ja to powtarzam, jakby jakiś polski arcymistrz, tutaj z, z małym apelem: Polski arcymistrz, jak zacznie grać speedrunner i będzie komentować, to pierwszy będę oglądał i zachwycał się na pewno. Tylko pewnie nie każdy arcymistrz chce się jeszcze tak wiedzą, dzielić. No dobrze, lecimy dalej z tematem. Kolejną partię sobie szukamy. Jest dobrze. 268, powoli zbliżamy się do rankingu 2200. Zobaczcie, jaki tu mam przedział rankingowy, a chyba tego na czacie nie widzicie. Szukam zawodnika od pomiędzy ranki rankingiem 243 a 2568. Takie kryteria sobie ustaliłem, więc w tym momencie też zobaczcie, że troszeczkę długo czekamy na przeciwnika, ale jest 264, proszę bardzo, może E4, może jeszcze nie swoje debiuty. Ktoś mnie jeszcze prosił, żeby zagrać y, obronę królewską indyjską białymi system Averbacha. Grałem często. Y, jak będzie okazja, oczywiście zagram. No tym razem E4. Po prostu teraz o tym zapomniałem. Przed sekundą sobie przypomniałem. Przeciwnik nie wykonuje ruchu. Ma jeszcze 40 sekund na wykonanie posunięcia. W innym wypadku będzie gra przerwana. Okej, okay, mamy E5. No to teraz pytanie. Jaki debiut? Znowu potem E5. Co tu grać? Czy szaleć, czy nie szaleć? Słuchajcie, zaszalejmy. Grajmy D4. Ja tam lubię sobie poszaleć trochę i skoczek na F3. Zobaczymy, czy tak zagra. Ok, zagrał. Goniec C4. Szybka roszada, szybki rozwój figur. Bardzo ładnie zagrał. To jest najlepsze posunięcie. Tutaj, chyba, roszada jest teraz dobra. Zagram tak. Prawdopodobnie skoczek E4. Przejdziemy do normalnych wariantów. OK, e, hetman e2, takie niestandardowe, nie, nie, tak nie mogę zagrać, bo d5 dostanę. Nie, nie, no, mogę zagrać, Zagram hetman e2. Może to jest troszeczkę gorsze w teorii, bo tego pionka nie wezmę, ale wolę jednak zamieszać. Zrobimy szybko roszadę e, i teraz będę się zastanawiał. Goniec e7 prawdopodobnie zagra, dobra. No i teraz pytanie, co dalej? b4 jest ciekawym ruchem, bo jak mi zbije tu, jak kopnę tam. On będzie zderoszowany, dam tu szacha i zbiję tu. Pójdę na to, zagram B4. Skoczek może oczywiście zagrać na E6, to jest normalna rzecz. Przegonię potem skoczka z C6, a niech się boi. No, jak gambitowo, to gambitowo. B4 w ósmym ruchu, czy to jest dobre? Nie wiem. Szczerze mówiąc, troszkę na czuja gram sobie, ale mam przeczucie, że dobre. No, trzeba sobie zaufać. Pewność siebie tutaj jest bardzo ważna podczas gry. No więc zaufajmy sobie i lecimy z tematem dalej. No, zaskoczyliśmy przeciwnika. Rozważam skoczek E6 prawdopodobnie. Po tym ruchu B5 i teraz pytanie, gdy ten skoczek ucieknie. No raczej tutaj może w sumie gońcem zaatakować, ale to wrócę gońcem tak. Skoczek na bandzie tam sobie będzie grzecznie czekał. Hmm. Też można palnąć skoczka i tego piona próbować zgarnąć Teraz będę musiał też się zastanowić Nad tym Aby te figurki moje wyprowadzić Jednak wziął, dobra No to mamy bicie i wejście hetmanem A D5 dostanę, to tutaj, tutaj Dobra, będzie za dyma No, powiedziało się A, trzeba powiedzieć B Może oddanie tego gońca nie jest jakieś super ekstra Tak teraz patrzę, tak, tak Taka mała czutka. Ale poszło. Yy, trzeba się... jaj, aj, 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 aj. Przecież ja to przeoczyłem. Na litość boską. No przecież goniec broni. Aj, słuchajcie. Tutaj muszę bić i potem F4, F5 szybkie. Nie ma wyjścia. Trzeba tak grać. ale mnie załatwił, no to teraz zrobiło się gorąco, na własne życzenie, ale dobrze, przynajmniej coś się dzieje, teraz on jakieś może mi się zrewanżować ruchami tutaj, jak to w pionkach wygląda, 2-4-6, 2-4-6, w pionkach porówno jest czysta figura mniej u białych, jak nie zacznę tu jakiegoś szaleńczego ataku, to nie będzie dobrze. Bardzo chce mi się skoczkiem wyjść. Skoczka brakuje w grze jakoś. To na E4 fajnie go wstawić. Taki ruch mi przychodził do głowy. Na szczęście mogę zbić w przelocie, więc to zrobię. Hetman raczej zbije. Wtedy będę musiał chyba zagrać C3, żeby skoczek wyszedł. I może wtedy goniec tu. Dobra, gramy C3. Żeby przy okazji bronić skoczka, no bo tu jesteśmy na związaniu, więc. Znaczy przeciwnik jest na związaniu, więc mamy na to jeszcze trochę czasu. Taki ruch prawdopodobnie zostanie zagrany. I teraz goniec A3 rozpatruje. Wtedy Hetman zagra na przykład tutaj. Coś z tym gońcem trzeba będzie zrobić. Może tak zbić. Ciężka sprawa. Nie wiem, czy goniec A3 później jest dobry w sumie. Na, na pewno on się tego obawia. Jestem przekonany, że on tutaj nad tym się zastanawia Ale po tym ruchu może tak A może skoczek F5 Skoczek F5 wydaje się ciekawy Bo on tutaj atakuje tego gońca niebezpiecznego A przy różnobarwnych gońcach Jeden goniec może zadziałać cuda Jeżeli O Panie szachuś W ogóle Nie potrafiłem przewidzieć takich ruchów Przeciwnika No cóż, ale teraz Teraz co teraz? <laughs> Przegrana partia jest jak nic. No cóż, jak zbije, to w ogóle łatwo przeciwnik ze mną wygram. Muszę odejść Hetmanem. Tu nie mogę. Tutaj muszę. On mi zbije, ja mu zbiję. Ojejku, tragedia. Jak tu zbije, to go nic się ożywi. Nie, no jest tragedia. Ładnie zagrał. To ja zagrałem jak Patafian ostatni. Czes Ninja 1000 w ogóle. Uf, uf. To się porobiło. Moi drodzy, no cóż, muszę zagrać tak, no nie mam wyjścia. On mi zbije, ja będę musiał odbić. I liczyć na cuda. Ale to tak jest, jak się trochę kombinuje w debiucie. Jasne, można potem spróbować po prostu grać swoje i tyle. Ojejku, misklik. Słuchajcie, pionka nie zahaczyłem. A ja. Jaj, jaj. <grywia> Za późno na te speedruny, e, Totalny misklik. Dobra, czwarta porażka. Nie ma, to tamto y, trzeba się po prostu poddać. E, lecimy z kolejną partią. 257. Piękny ranking przeciwnika. No to teraz jedziemy ze swoją najlepszą bronią, o ile się uda. Łee, Panie Londoniarzu, no panie Londoniarzu, proszę bardzo, C5. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. OK. Znowu skoczek D5, to samo, co graliśmy kiedyś. I Hetman B6. Jeżeli bicie, to bicie na B2, a tak na wieżę. Zobaczymy, co on z tym zrobi. E, tutaj się zastanawiam, to chyba bicie. Trochę rozbicie struktury, no ale potem gramy normalne szachy. D6. OK, no to gramy normalne szachy. zobaczymy co zrobi, może to jest zaskoczenie na, dla niego, na pewno w jakimś stopniu w jakimś stopniu, zobaczcie, że goniec właśnie z C1 sobie pohasał na G3 więc wykorzystajmy to oczywiście B3 jakieś tutaj działa chyba, czy taki ruch jest ok tutaj do tu męczmy go, co? dlaczego nie mogę go pomęczyć, Hetman B4 czy taki ruch Chwila, co ja w ogóle gadam? Przecież ja zagram Tutor Hetman D2. Hello. Ostatnio grałem chyba tak i dostałem tutaj pląpkę. Więc tu trzeba chyba wybić. Wybijmy to. Dobra. I teraz jak on jak ja zagram skoczkiem na C6 to on zagra tak. Ja zagram tu. On tu ja skoczek B4. Będę groził skoczkiem. Dobra, tak zrobimy. Hop. Zagram tu, żeby grał goniec. Ok, gramy tak. Goniec musi grać, nie ma wyjścia, bo za tym skoczek nie ma też wjazdu. Blokujemy gońca londonowego. Cały czas C4 muszę mieć na uwadze, ale po C4 daję szacha. Daję szacha. Hetman D2, skoczek B4, grozi tam strzał. Straszmy gościa, a co tam nam zależy? I hop. Grozi Hetman C2 ze zdobyciem jakości. Jaki Hetman C2? Oj, jest późna pora, słuchajcie. Skoczek C2, oczywiście, a już na myśli mam Hetman D2 później. Yy, czy on tu jakoś się może bronić? Pewnie, krude 1. No i zagrał, słuchajcie. No to teraz. A, chwila, bo tutaj grozi. Ale wtedy to się trzyma. Jak zagram tak, panie kolego. To znaczy teraz tak. Mogę zagrać tu i też jest OK. Już zobaczcie, zderoszowałem przeciwnikowi króla. To jest sukces w tej pozycji. Na pewno. Yy, gram tu, jak on tak, to ja biję skoczka. On tu i biorę tutaj. I żyjemy. Oczywiście, że go nie CF5. To się przecież narzuca. Tutaj kontrolujemy ważne pola przy okazji. Yy, tutaj grozimy wjazdem. Grozimy. No bo dlaczego nie? Po wybiciu. Tutaj bijemy. Ha, jeszcze jest skoczek H4. Uuu. No to dobra, tam jednego szacha potem wrócimy. I gramy dalej w szachy. Chociaż nie, chwila, 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 chwila. Jak on zagra tak. Mogę zbić dalej tu, tu i tu. Dobrze mówię? Te skoczki mi się nie zaplączą? Raczej nie. Jedno jest pewne. Gość w debiucie jest na pewno zmieszany. I to jest duży plus dla pana londoniarza. Ojejku, tam w ogóle, tam tego misklika, no mogę przeżyć oczywiście, zdarza się. Wiecie co, bo tak myszką się zamachnąłem, chciałem tam ruszyć pionem, choć, nie, choć oczywiście tutaj mogą być spekulacje, że jak już miałem figurę mniej, to zrobiłem to specjalnie. Nie, 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 absolutnie nie zrobiłem tego specjalnie, słuchajcie. Absolutnie nie. Żeby nie było, tutaj trzeba być uczciwym. Poza tym nie gramy tutaj o złote kalesony, tylko o srebrne. No nie, no wiadomo, że każdy chce wygrywać. Dobrze, pograł. Tu. aha chwila, 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 chwila. Momento. Zbiję tu tu i co wtedy? A muszę odejść skoczkiem. Spryciarz. Skoczek d4 będzie groziło. Mogę wtrącić szacha. Król c1. Tu mogę wtrącić, trochę zadyma, brakuje mi tego pionka, żeby już goniec wszedł ładnie. Trochę późno to wszystko, trochę późno, ale fajnie, fajnie, fajna pozycja powstała, muszę dokładnie się zastanowić. Nie no, na to jest szak bez sensu, po prostu figura będzie blisko ustawiona. Jak tak zagram, to po prostu weźmie mi skoczkę. No też się tutaj y, przeciwnik. Y... Ale chwila. Grunt, żeby nie podstawić niczego. Zagram tu, będę ją odskocznie. A jak on zagra tak, to ja mu po prostu zbiję. Jak on mi zagra tu, to ja mu po prostu zbiję. I jak tu się zdecyduje na wymianę, no to wrócę. Okay. A jeżeli będzie mi e, bił na B1, to po prostu wezmę tu pionka i będę dalej żył potem skoczkiem tutaj zagram na a6. No to jest coś za coś. Właśnie za cenę roszady mam, niezrobionej nie roszady, próbuję jakoś tu przeciwnika ukarać i jest to póki co trochę trudniejsze, ale właśnie są opcje. To jest ważne, że są opcje. No przede wszystkim tu się gość jako tako wybronił, powiedzmy, ale zderoszowany król. I jakoś właśnie, jakoś tak by uspokoić grę. Dobra, koniec B1 muszę zagrać w ten sposób. Nie mam wyjścia. No, on nie może tu. No dobra, czyli poszedł na to y, co mówiłem, czyli wymiana i zwyczajnie koniec y, tutaj. Chodzi o to, żeby zyskać tempo. Teoretycznie spróbujemy zyskać tempo. Aha, skoczek na D2. No to to jest dobra informacja. No to koniec F5. Teraz taki ruch będę chciał zagrać po tym ruchu. Chyba się pakuje na B4 albo na C. 5b4 trzeba uważać. Jeszcze mi się jak uda wprowadzić zagrać 6 szybko. A, gryzie. Skuba gryzie. Y, ok. Gryzie. Słusznie. Bardzo ładnie zagrał gość. Tutaj i tutaj. Y, bardzo ładnie zagrał. Zagram tak. Y, on tutaj. Hmm. A wszyscy jakieś głupie muszę grać? Na litość. No, pozycja chyba się robi białymi dobra. Coś tam gość garnął. Inaczej. Goniec zawsze może zagrać tu. A może w ogóle zagrać w taki sposób, żeby oddać tu, 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 a nie tu zagra. Chodzi mi o to, że szukam aktywności. Chwila. Gram tu, on gra tu, ja gram tak. No dobra. Musimy spróbować zagrać szybko w ten sposób i zrobić roszadę. Znaczy tak, widzimy, że to jeszcze goniec pilnuje mi na D6, ale muszę próbować jakoś wstępem tam wyprowadzać figurę. Coś w tym stylu trzeba zrobić. Muszę przyznać, że więcej energii jest oczywiście rano spidranie. No dobra, goniąc do D7, bo od razu to wymusza jakieś działania, a C6 nie ma na szczęście, skoczek tu się przydaje, pionek pilnuje, więc ten ruch jest jak najbardziej dobry, jeśli chodzi o obronę e, i grozi szybkie zagranie tu na wieżę i zrobienie rozszady nawet za cenę chyba tego pionka. Teraz tak mi się wydaje, po tym wieża D8, a tutaj, tutaj D6, ale skoczek C6, chyba że zagra tu, 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 wtedy tu i tu go męczę. Tak, dobrze, powinno być dobrze w tej sytuacji. No, ale jest trochę pomyślunku, partia ciekawa Przypominam, że mam 4 porażki na koncie Ale speedrun 2.0 będzie kolejną opcją Ok, dzięki temu zyskaliśmy trochę czasu yy, I teraz yy, goniec G7, wieża odejdzie tutaj, tutaj To tak jak mówiłem, idę na to nie chcę tu zbijać, idę na to świadomie, oddaję pionka na D6. Nie wziął Skuba, niutki, wie co w trawie piszczy. No to jeszcze taki ruch chyba albo taki? Ach, dużo jest dobrych zagrań. Znaczy dobrych, nie wiem, czy to w sumie jest dobre, No bo tak gonie C6, muszę tu bronić. No, wybiję, wybiję, po prostu wieża D8, zagra, tak, wymieni. Kurczę, poszedłem na jego miejscu w ten, w, ten, w ten schemat. No właśnie, muszę wybić, on wybije. Jeszcze ma wieżę w grze, fajnie zagrał w sumie, wieża D8. Tutaj wymieni, tu, tu i tu. Aha, tu gonie C4 będzie działał dobrze. Tak chyba trzeba grać Bo jak zagram tu na pewno zagra tak Okej okay. Może tu A Dlaczego by nie? A niech będzie wieża C8, bo jak zagra tak, ja nie mam obowiązku bicia wtedy Wiele C8. Bo jakieś takie ruchy mogą grozić, albo takie ruchy. Skoczek nie gra. Tu go za chwilę wyprowadzę. Przyznam się, że tak. Jestem w defensywie, to nie ulega wątpliwością. Na pewno białe mają lepszą pozycję. Ale ja się w takich internetowych tutaj rzeczach czuję się całkiem ok. Wydaje mi się, że jakieś tutaj szanse są. To trzeba też wykonać jakieś posunięcia względnie dobre, białymi, żeby wycisnąć. A to nie takie łatwe. A cztery minuty zostały. Czas ucieka. Dobra. Yy, Okej. Okay. Dobry ruch, dobry ruch przeciwnika. Czy tutaj mogę zagrać? Niech mi ktoś podpowie. Zagramy. On tutaj zagra. I co tak, będę musiał go odstraszyć, on mi zbije tutaj... Panie kolego, no zbić na C5 nie mogę. No ale niech myśli, tutaj nie ukrywam, trochę chcę na czas pograć. A zagrał wieżą, dobra, to będę musiał wrócić tu. Okej, okay, zagram tak, to on jak tak zagra, to teraz mam jeszcze go nie na C3. I według mnie zagranie wieżą wydawało się ambitne, dobre, znaczy takie dobre, po prostu postępem, ale jednak nie do końca, bo skoczek się nie może ruszyć. No, wieczorne granie to nie jest granie troszeczkę po całym dniu, ale szukam wymówek, co nie, między, między tutaj wierszami trochę tak, trochę nie. Ale okej, okay, walczymy, walczymy. Walczymy. Gość ma 3 minuty. Ach, się na ten czas tutaj nastawiam, jednak. 3,15 niecałe. Zagrał jednak, czyli poszedł na to, świadomie oddaje jakość. No dobra, ja muszę tę jakość świadomie wziąć. On tu, on tu. No i gramy. <zysk> oj, uj, 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 szachuś, co ty zrobiłeś? Chwila, ale jeszcze widzę ratunek. Jak zagram tu, on zagra tu, ja zbiję tu, on weźmie tu, ja wezmę tam. Nie, ja wezmę tu i tu wisi, tam wisi. Chyba działa. Bo to zabiera czas jeszcze przeciwnikowi na zbicie na G4. Yy, bo teraz, teraz nawet mogę tak. Nie. Tu. Chwila. Źle mówię. Też coś tracę. No dobra, chwila, zbijam tu, on tu, ja tu, on tu. No cóż, dobra, biorę najpierw tu, bo on jeszcze nie ma tego zagrania, ale to chyba bez znaczenia, więcej do pomyślenia. Aha, bo on zbija mi tu, ja biorę tego gońca, skoczek tu, to ja tak. Tu, wieża za dwie figury z wolnym pionkiem białych. No, w to pensja aż się prosi. No, to mnie trochę taktycznie tutaj przeciwnik po, poskładał, ale 2,5 minuty na zegarze. Niech się zastanawia, stwarzajmy problemy maksymalnie. Komplikujmy jeszcze, kiedy się da, kiedy jeszcze trzeba trochę pomyśleć. Ewidentnie gość musi jeszcze się zastanowić. U, dobrze zagrał. Ale chwila, mam bicie tutaj, bije wieżą i grożę B5. Haha, ha. biorę! Biorę i B5 odzyskuję, ale czy w dobrej wersji, bo on na przykład może zagrać tak i jak ja zbiję, on prostuje piony. Uuuu, a nawet lepiej. No właśnie, tak? A zbiję. Kurczę, bo myślałem, że mogę jeszcze jakoś tu się wykaraskać, a nie mogę. Odam szacha, to za wiele chyba nie da. Ewentualnie wieża B6, żeby tu pilnować. Może taki ruch. On zbi on zagra zbije tu, 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 tu. Wieża E6, tu, tu, tu. I tu. A, może tak. Ciężko stwierdzić. Bardzo ciężko stwierdzić w tej pozycji. Może wieża C7? Nie, bo tutaj D6. No to nie jest jednak tak kolorowo, jak mi się wydawało, ale jakaś tam nadzieja była. Łapionki są bardzo niebezpieczne. Wygram tak. Próbuję szczęścia. No, on jednak tu... od razu zbił. Czyli ja mogę wybić w zasadzie i nie będzie tak źle. Będzie źle wieżówka nie będzie dobra, ale muszę zbić, słuchajcie, to jest chyba praktyczna dobra decyzja, bo inaczej podejdzie królem pionkami, muszę po prostu wybić, muszę, nie mam wyjścia. Zagram jeszcze tak, żeby nie wpuścić wieży, a ten pionek mi nie ucieknie, ale chwilunia, on mi tu zaatakuje, ale to ja wezmę tu i tu i tam będę atakować, tego... no taki remis chyba tutaj jest, biję pionka, okej, okay. no A6 muszę, tak, podchodzę królem, tu podejdę. Podchodzę królem, żeby stanąć tu, uruchomić wieżę. Będziemy walczyć. Mądrze gra, bardzo mądrze. Muszę tak, niestety ta wieża moja nie będzie dobrze uruchomiona. To chyba tak mogę zagrać teraz, i tutaj będę Cię męczył drogi przeciwniku szacha widział szacha dał szacha muszę dać bierze B6 bardzo niebezpieczny ruch niestety że tak może tu w ogóle zagrać tak szukajmy aktywności przecież krzywdy nie będzie po tym ruchu tu, tu tu weźmie tu, tu tu, no dobra, no. Przegrać nie powinienem, przegrać w tej pozycji. Tu jeszcze mi daje opcję. No ale biorę tutaj, bez dwóch zdań. Tu grozi wzięcie. h na jego miejscu zagrał. Kurczę, blade, dobry jest. Dobry gościu jest dobry. Eee, tak. No idę. No, może dać szachy ja pójdę tu. Okej, okay. tak, tak, tak. Tak niezły jest. Mogę przedobrzyć, słuchajcie, jak zagram tu wieżą. Muszę myśleć o tym się... aj, Czas się kończy! Czas się kończy. Gramy tak, żeby nie wpuścić go tu, bierzę tu, gramy tak. Sprytnie, sprytnie I typionkiem Zasuwamy Tego bym chciał wziąć Nie pozwala gość On już wezmę Jednego Tutaj, ale szybki pion. No niestety pozycja jest ciężka. Szach, tu nie mogę. Oj, no to się ratuje. Albo i nie. To jest pozycja przegrana, słuchajcie. To jest wieżówka przegrana. No ładnie, ładnie mi tutaj porobił, trzeba przyznać. Hu hu hu, hu hu hu. No i koniec tutaj, dochodzi Pionek. Co zrobić, jak nic nie zrobisz? No dobra, moi drodzy, niestety dwie porażki dzisiaj na trzy partie. I tak bywa, i takie odcinki też muszą być. Dzięki serdecznie za uwagę i do następnego razu. Cześć.